Witajcie umiłowani. Właśnie nasrał na mnie ptak. Znowu ktoś powie, że jestem wulgarny. Trudno. Witajcie. Chciałem wam powiedzieć dzisiaj, jaka jest definicja grzechu. Religia indoktrynuje was i słyszeliście ten zwrot setki, jeśli nie tysiące razy, że grzech oddziela was od Boga. To nie jest prawda. Dlaczego to nie jest prawda? Ponieważ definicją grzechu jest oddzielenie od Boga. Grzech równa się świadomość bycia czymś osobnym niż Bóg, czymś poza Bogiem. Świadomość tego, że nie jesteś jedno z Bogiem, że On jest gdzieś na zewnątrz, a ty jesteś tu. Że On jest gdzieś tam w niebie, a ty jesteś tu na ziemi. Że On jest daleko od ciebie i ty musisz do Niego całe życie zdążać. Nie. To jest właśnie grzech. Z tego wynikają wszystkie twoje problemy, które ludzie nazywają złymi rzeczami, a prawo definiuje jako występki nieprawości. Ale grzechem jest świadomość tego, że jesteś czymś osobnym bytem poza Bogiem. Dlatego apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisał, jaki On jest, czyli Bóg, tacy wy jesteście gdzie? W niebie? Będziecie w niebie kiedyś? Nie. Jaki On jest, tacy wy jesteście na tym świecie. To wy jesteście tutaj Nim, czyli jesteście w jedności z Nim. I dopiero w momencie, gdy masz tą świadomość, jesteś wolny od grzechu. Dlatego jest napisane również w pierwszym liście Jana, że kto trwa w Nim, czyli rozumie, że jest Nim, nie grzeszy, gdyż nasienie Boże trwa w Nim. Taki nie może grzeszyć, ponieważ ma świadomość, że jest jedno z Bogiem, że jest Bogiem tu na ziemi. Halo, Efezjan 1:4 się kłania jak byk. W Nim jesteś. Jesteś Nim. Jesteś w Nim wybrany. Kiedy? Przed założeniem świata, aby być jakim? Świętym i nieskalanym. Przed czym? Przed czym? Przed Jego obliczem. Zrozum tą głębię tego wersetu. Przed Jego obliczem. Stoisz przed Jego obliczem. Stoisz przed zwierciadłem. Jesteś Jego obliczem. Jesteś Jego zwierciadłem tu na ziemi. W Nim. Wybrał cię, byś tu był święty i nieskalany przed tym zwierciadłem, bo się odbijasz od niego, bo on jest w tym lustrze. On jest tobą tu na ziemi. Świadomość bycia jedno z Bogiem jest świadomością braku grzechu. To jest właśnie to, o czym jest napisane w Hebrajczykach 1:2, że nie masz już żadnej świadomości grzechu. Bo co? Bo ta świadomość grzechu została zastąpiona, świadomość oddzielenia, świadomość bycia kimś osobnym została zastąpiona świadomością jedności z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wiecie, religia, każda jedna. Ale mogę
z całą pewnością powiedzieć o judeochrześcijaństwie, czy judaizmie, na jedno wychodzi. Prowadziła ludzi w stan oddzielenia. Oszukała was. Oszukała was, że jesteście oddzieleni od Boga. Między wami a Bogiem zasunęła piękną zasłonę, zbudowała tamę. Wiecie dlaczego? Bo oni stoją. Kasta kapłanów, niezależnie czy mają tutaj coś kręconego, czy mają jarmułkę na głowie białą, czy mają jarmułkę na głowie purpurową, czy mają koloratkę, czy mają garnitur, Biblię w ręce i nazywają się pastorami. To jest kasta kapłanów, która robi na ludziach pieniądze, by doprowadzać ich przez całe ich życie do Boga, bo zostało im wmówione. Wyssali to w zasadzie z mlekiem matki z poprzedniego pokolenia, że są oddzieleni od Boga, że są kimś osobnym niż Bóg. Czyli wprowadzeni zostali w grzech celowo, by całe życie polegać na kimś, na jakiejś książce albo na jakichś pośrednikach, którzy będą ich doprowadzać do Boga. Niektóre kościoły doprowadzają przez całe życie. Są również takie, które robią na tym pieniądze po śmierci. Te kościoły, które robią na tym pieniądze po śmierci, bo rodzina płaci za to, żeby delikwent został wyciągnięty przez ich mszę z czyśćca na przykład, robią na tych ludziach pieniądze nawet po śmierci. Żeby robić na nich te pieniądze, postanowili 1700 lat temu wybrać pewne pisma. Wybrać pewne pisma wybiórczo, które tak wprowadzą tych ludzi w taki stan oddzielenia, żeby można było ich spokojnie indoktrynować i przez całe życie przekonywać, że oni są odpowiedzialni za to, oczywiście za odpowiednią sumę pieniędzy, że oni ich w końcu tam doprowadzą. Damy radę. Do tego został stworzony kanon odpowiednich ksiąg, które właśnie wprowadzają ludzi w stan oddzielenia od Boga. Od pierwszej księgi do ostatniej. Od tego, że zgrzeszyłeś w mosznie, dyndając się w mosznie Adama, zgrzeszyłeś, aż do ostatniej księgi, której nie możesz nic dodać ani nic ująć, bo spadną na ciebie plagi. I tak sobie wykoncypowali ta kasta kapłanów. Wiecie co? 500 lat temu ktoś udawał, że robi reformację. Udawał, że zrobił reformację i nawet za dużo nie protestował. Ja nie wiem w ogóle, wiecie, dlaczego protestanci mają taką ksywę. Bo ja widzę, że oni w ogóle nie protestują. Tak jak był kanon, tak go przejęli. Tak go przejęli. Wyrzucili 6 ksiąg, resztę zostawili. Oni nie powinni się nazywać protestanci. Powinni się nazywać pelikany. Wszystko łykam jak pelikan. Łyknęli ten cały kanon, nie zrobili za dużo reformy, żadnej reformacji na przykład w tych wszystkich pojęciach z piekłem, z niebem, z Królestwem Bożym, z utratą zbawienia, z różnymi takimi pojęciami, które są bardzo kluczowe. Nie zrobili za dużo reformy, tylko je tak przejęli. Ktoś może mi teraz powiedzieć, co ty gadasz, Sebastian, jak ty możesz wjeżdżać na Pismo Święte, to jest świętość. No tak kazali wam myśleć, że to jest świętość. To jest Słowo Boże. Nie,
Słowo Boże mieszka w was. Słowo Boże stało się ciałem, Jezusem, po czym umarło i stało się Chrystusem i mieszka w was, bo wy jesteście Chrystusami na ziemi, czyli jesteście jednością z Nim. Czyli grzech, oddzielenie, brak jedności z Ojcem zostało niezgładzone, w rozumieniu pogłaskane. Jezus zgładził, zmiótł z powierzchni ziemi świadomość oddzielenia od Boga. Wszyscy, kochani, jesteście jednością z Bogiem. Jedność. Jedność z Bogiem jest przeciwieństwem grzechu. Grzech równa się świadomość oddzielenia od Boga i bycia kimś zupełnie poza Nim. Halo. Wszystko. Jaka jest definicja słowa wszystko? Wszystko. W Nim, przez Niego i dla Niego jest stworzone. Wszystko, co tu widzicie, jest w Nim. Wszystko w Nim, dla Niego i przez Niego jest stworzone. Nie ma nic poza Nim. Również Ty jesteś w Nim, zawsze byłeś, zawsze będziesz w Nim, się poruszasz. Zatem, mój drogi, jeżeli w Twoim kościele ktoś mówi do Ciebie, że jesteś oddzielony od Boga, że próbuje Ci wmówić, że jesteś nędznym robakiem, albo że jesteś bydlęciem, albo owłosioną małpą, nie wierz w te bzdury. To jest utrzymywanie Cię w świadomości grzechu, czyli oddzielenia. Z tego rodzą się wszystkie problemy, bo dopiero gdy rozumiesz, że Ty cały czas, od rana do wieczora, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, jesteś jedno z Bogiem, jesteś Jego odbiciem, jesteś Jego zwierciadłem, jesteś Jego emanacją, jesteś Emanuelem, Emanuelujesz tutaj Nim, bo jesteś Nim, jaki On jest, taki Ty jesteś na ziemi. Wszelkie złe zachowania będą od Ciebie odpadać, jak to, co spadło na mnie na początku nagrania. Co się wysuszy, to się wykruszy. Ale może się to stać dopiero wtedy, gdy masz świadomość jedności z Ojcem. To chciałem Ci powiedzieć. Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć na temat Biblii jeszcze, tej świętej księgi. Jaką w ogóle macie świadomość tego i jakie macie gwarancje, że pewne rzeczy nie zostały tam dopisane? Nie zostały wsadzone w usta Jezusa, w usta Pawła. Jest takie przeświadczenie w chrześcijaństwie, które też kiedyś może nie wyznawałem, tylko powielałem, powtarzałem. Wiesz, nauczyć gówniarza chodzi i powtarza. Usłyszeliście z pewnością od kogoś coś takiego, że nie, Biblia, Bóg pozwolił we wszystkim manipulować, ale postanowił, że w Biblii absolutnie nie może diabeł nie może nawet tam paluszkiem dotknąć i zachachmęcić w tych pismach. Ludzie, powstanie kanonu to jest jedno wielkie mieszanie palcem grzebalcem w manuskryptach. Przez kastę kapłanów, która postanowiła, że ludziom lepiej się będzie kontrolować ludźmi, którzy są przekonani, że są oddzieleni od Boga. Tak jak w judaizmie było, tak jest w judeochrześcijaństwie. Ale Sebastian, te księgi zostały wybrane przez Ducha Świętego. Aha. Ten sam Duch Święty w Kościele Katolickim, który wybrał te księgi, teraz od czasu do czasu ten sam Duch Święty wybiera papieża.
Nie dajcie się zwodzić nikomu. Zrozumcie, że jesteście jedno z Ojcem. Nic was od tego nie oddziela. Te pisma was od tego oddzielają, bo jest ciągle zamieszanie. A 500 lat temu ci, co zrobili reformację, jeszcze bardziej wsadzili ludzi w tą świadomość oddzielenia od Boga, bo zamknęli ich w to pismo. Sola scriptura. Tylko pismo. Tylko to pudełko. Ludzie wpadają w to pudełko i już w ogóle umierają na stojąco. A są księgi pierwszych chrześcijan. Z Qumran są księgi pierwszych chrześcijan. Znak Hammadi. Pod filmem będą linki, żebyście mogli się z tym zapoznać, które wprowadzają we wszelką prawdę. Nie ograniczają was. One właśnie, te wszystkie inne pisma, których ta instytucja, która od 1700 lat manipuluje ludźmi, te, które odrzuciła i powiedziała, że są apokryfami i nie można ich czytać, bo można zwariować, zrobiła to celowo. Bo w tamtych pismach wszędzie znajdziecie jedność z Bogiem, że jesteście jedno z Bogiem i zawsze byliście. Tam odnajdziecie jedność. Czyli co? Czyli brak świadomości grzechu. Świadomość jedności. Czytajcie wszystko, badajcie wszystko, co szlachetne zachowujcie. W tym kanonie jest napisane, badajcie wszystko, co szlachetne zachowujcie, ale ludzie nie wychodzą poza kanon. Badają wszystko, tylko kanon. Kanon jest wspaniały, wiecie? To są wyselekcjonowane puzzle, tak żebyś się nie nudził przez całe życie, ale nic z nich nie ułożysz, bo one sobie zaprzeczają. Zacznij sięgać po inne puzzle. Zacznij układać swoje życie. Bo to, wiesz, bo to ani ksiądz nie jest odpowiedzialny za twoje zbawienie, czyli uwolnienie się od grzechu, czyli od oddzielenia od Boga. Ani ksiądz, ani jakiś pastor, ani jakiś guru, ani ja, ani nikt inny, tylko ty sam jesteś za to odpowiedzialny. I to ty masz badać wszystko, również Qumran i Nag Hammadi, a co szlachetne zachowywać. Amen. Trzymajcie się.